Mediteusz Light. Hipnoza, medytacja, autohipnoza, trans. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry mediteuszki i mediteusze, dzień dobry dziewczynki i chłopcy, witajcie słuchacze i słuchawki. 12 odcinek podcastu Mediteusz Light, podcastu bez żadnych konserwantów, podcastu kanału Mediteusz na YouTubie, na którym to zajmujemy się medytacją, transem, autohipnozą, hipnozą oraz wszystkim tym, co pozwala iść przez życie z w miarę podniesionym czołem. Temat dzisiejszego odcinka, 12 wydania podcastu Mediteusz Light to afirmacje. Od samego początku kanału Mediteusz otrzymuję po kilka, a nawet czasami kilkanaście maili w sprawie afirmacji. Mediteuszu, nagraj afirmację na zdrowie. Mediteuszu, nagraj afirmację na pieniądze. Paweł, nagraj afirmację na sukces. Paweł, nagraj afirmację, żeby kot nie fajdał nam na dywan. Druga część maili jest taka. Afirmuję przez 15 tygodni, nic z tego nie wynika. Powtarzam afirmację tam 6-7 nocy z rzędu i nic z tego nie wynika. Czy afirmacje na pewno działają? Działają, moi drodzy, i to bardzo, bardzo działają. Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które wkładamy do naszej podświadomości. Ale co zrobić, aby nie były zwykłym odklepywaniem tekstów znalezionych w internecie czy pozytywnych stwierdzeń, które sobie napiszemy na kartce? Bo znam przypadki ludzi, którzy chodzą do pracy, na uczelnię, do sklepu, gdziekolwiek i cały czas klepią te afirmacje. Klepanie afirmacji nic wam nie zmieni. Wasza podświadomość nie łyknie słów niepodpartych jakąś energią, jakąś wiarą, jakimś przekonaniem. One po prostu przelecą tak jak newsy ze słabej gazety czytanej we wtorek, o której już w środę po południu nie będziecie pamiętali, że coś takiego czytaliście. Jak to zrobić? Posłuchajcie. Podstawą w afirmowaniu, tak jak powiedziałem, nie jest odklepywanie tychże pozytywnych stwierdzeń. Jak się zabrać do afirmowania? Otóż, droga mediteuszko i drogi mediteuszu, usiądź bardzo wygodnie, weź kartkę papieru i wypisz 3-5 afirmacji, które twoim zdaniem są kluczowe dla twojego dobrostanu, dla twojego bycia tu i teraz, dla tego, co się ma zdarzyć w niedalekiej przyszłości. To, co chcesz albo chciałabyś zwizualizować i otrzymać od wszechświata, bo przecież po to stosujemy afirmacje. Te afirmacje powinny być krótkie, ale powinno być ich mało, do 5 sztuk. I potem nad każdą taką afirmacją należy się zastanowić, co wynika z tego, jak ta afirmacja nabierze realnych kształtów w waszym życiu. To bardzo ważne, bo nie jest sukcesem i nie jest żadnym wyczynem wydrukowanie kartki z jakiejś strony o afirmacjach z internetu i czytanie ich na głos przez 5, 10, 15 minut dziennie. To nic nie zmienia. Twoja podświadomość musi być przekonana do tego, że ta afirmacja, to pozytywne stwierdzenie, które je podajesz sukcesywnie przez kilkadziesiąt razy dziennie, ma jakąś energię, ma jakąś moc i czemuś służy. To jest podstawa. To jest podstawa do tego, żeby to, co chcesz osiągnąć, miało prawo zamanifestować się w twoim życiu. A tego prawa nie będzie nigdy, dopóki będziesz traktować afirmację jako karę, jako pracę domową zadaną przez słabą panią od matematyki czy od polskiego. I nie chce ci się tego robić, ale gdzieś przeczytałaś w przestrzeni internetu, że afirmacje działają. One nie zadziałają nigdy, jeżeli będą odklepywane. Czyli robimy listę 5 korowych dla naszego życia. Na ten moment afirmacji. Zastanawiamy się nad każdą z nich w skupieniu i ciszy, co wyniknie, kiedy zamanifestuje się to, co afirmujemy. To bardzo, bardzo ważne. I najlepiej z takimi afirmacjami przespać noc. Wiecie, jak to się robi? Bardzo prosto i naprawdę ta technika jest mega skuteczna. Przed pójściem spać weźcie kartkę, na której zapisaliście te 5 swoich korowych afirmacji, i przeczytajcie je ze zrozumieniem. A potem pomyślcie, cóż się wydarzy, jak ta afirmacja się zamanifestuje. I tak z każdą jedną, od pierwszej do piątej. I idźcie spać. I róbcie tak 3 razy z dnia na dzień, czyli 3 noce z rzędu. I potem wdrażajcie afirmację w swoje życie. Ale róbcie to też świadomie. Czyli jeżeli afirmujemy, no ja teraz strzelam, osiągam sukces na Facebooku. Jeśli zaczynasz pracę z tą afirmacją, z tym swoim Facebookiem, z tą swoją stroną, z tym kanałem, z tą grupą, że załóżmy marzysz, żeby miała ona 1 250 000 subskrybentów,
zaczynasz wdrażać tą afirmację. Wdrażać ją w ten sposób, że afirmując, gdzieś idąc, coś robiąc, tam gdzie jest czas i miejsce na to, bo nie wszędzie można się skupiać na pewnych rzeczach, a skupienie na afirmacji jest bardzo ważne. Zaczynasz odczuwać, co się dzieje. Zaczynasz, jaki dobrostan nastąpi, kiedy ta twoja afirmacja zamanifestuje się w twoim życiu. I też nie działaj w ten sposób, że zaczynasz afirmować w poniedziałek i masz 208 użytkowników swojego Facebooka, a w środę jesteś rozczarowany, rozczarowana, że nie ma 1 252 000. Bo jeżeli twoja podświadomość i ty sam, i ty sama nie realizowałaś tego celu przez długi, długi czas, to nie oczekuj, że pozytywne stwierdzenie powtórzone 1500 razy dziennie spełni się i zmaterializuje się w przeciągu 72 godzin od daty jego włączenia, bo tak nie będzie. Ale każda afirmacja, każde pozytywne stwierdzenie poddawane twojej podświadomości z wiarą, ze zrozumieniem i z odczuciem tego, co się wydarzy, 99%, że się zamanifestuje w twoim życiu prędzej czy później. Jaki czas jest na to, żeby afirmacje się manifestowały? Nie ma zasady. U jednych manifestują się w przeciągu 24 godzin, a znam przypadki, które chodzą i klepią po kilka miesięcy i nic z tego nie wynika. Przygotowując się, a raczej wymyślając 12 odcinek podcastu Mediteusz Light, podcastu, którego właśnie teraz słuchasz, stuknęło mi się kule, że kiedyś w przestrzeni internetu widziałem takiego twórcę, który robił noc afirmacji. Noc afirmacji była robiona gdzieś w Anglii, byli zapraszani ludzie, był lektor prowadzący, była muzyka elektroniczna, ludzie leżeli, chillowali i lektor podrzucał afirmacje, te, które przynieśli ludzie. To taka w sumie fajna zabawa, bo można się chillować, a można sobie słuchać w różnych sekwencjach afirmacji. Te afirmacje musiały być bezpieczne, one nie mogą być personalne dla takiego działania, dlatego że każdy z nas jest inny, ale tak jak wiecie, istnieje 5 albo 8 afirmacji, które odpowiadają za 100% naszego dobrostanu. Bo nam w życiu zależy na tym, żeby być zdrowym, bogatym, szczęśliwym, mieć miłość, zrozumienie. I to tak naprawdę są wszystkie aspekty, które poruszamy w afirmacjach. One mają różne mutacje. Ale generalnie, jeżeli spełniamy te 5 afirmacji, czy 7, bo różnie mówią, to mamy wszystko tak naprawdę. Je wymyśliłem. Wymyśliłem, żeby nagrać noc afirmacji. Będą to afirmacje bardzo bezpieczne. Będzie to sekwencja afirmacji na sukces, na zdrowie, na pieniądze, na miłość, na stosunki międzyludzkie. Czyli takie, które wchodzą do głowy każdemu. Każdemu, kto słucha w języku polskim, tenże język polski rozumie. I w przeciągu 2 czy 3 tygodni, nie wiem jak to się wszystko poskłada, przygotuję noc afirmacji. Będzie to nagranie transowe, które będzie trwało 8-7 godzin. Te afirmacje będą powtórzone w kilkaset razy nawet, myślę, że w tym czasie. A będą zmieniane kanały w słuchawkach. Oczywiście będzie poprzedzone sesją oddechową, chillowaną, tak żebyście zasnęli podczas tego transu. I żeby w tych słuchawkach przez tą całą noc przespać z tymi afirmacjami. Tam się będą zmieniały kanały, raz lewy, raz prawy, raz będzie na środku, raz będzie z tyłu głowy, raz z przodu. Będą takie zdobycze i patenciki zabawy z dźwiękiem. Będzie jakaś chillująca muzyka. I w takim przypadku można takie afirmacje stosować kilka razy w tygodniu. Jak macie ochotę na to, żeby zasnąć z afirmacjami, to tak. Jak one działają? One działają troszeczkę w inny sposób niż działają afirmacje te, które sobie sami wrzucamy do głowy. Bo są dwa niebezpieczeństwa. Jedno niebezpieczeństwo jest takie, że wiele osób dla samych siebie nie jest autorytetem. I jeżeli afirmujemy, że mam 1 000 000 złotych, a jeżeli jesteś w czarnej, za przeproszeniem, dupie i masz debety i tak dalej, to podświadomości nie uwierzy, że masz 1 000 000 złotych i nie kliknie. Druga rzecz jest taka, że z
zdajemy się na lektora bardzo często. I to wiele osób pisze do mnie, do wielu moich znajomych z YouTube'a, którzy też tworzą afirmacje. O, dzięki, nareszcie coś mi klika. Dlatego, że zrzucamy ten autorytet na kogoś innego. I to jest okej, bo jeżeli sam dla siebie nie jesteś autorytatywny w tym, co mówisz, no to nasza podświadomość łyka, że jeżeli ktoś ci mówi coś i jeżeli coś stwierdza, to zaczynasz to przyjmować. Tak działają właśnie transy hipnotyczne, medytacje. Dlatego niektórzy hipnotyzerzy mają takie wzięcie, że oni są tak przekonujący, tak genialnie prowadzą narrację i ten cały wprowadzenie w hipnotyczny trans, że na pstryknięcie palcami po kilku minutach ktoś w ten stan hipnozy wpada. I przygotuję dla Was takie nagranie. Z moich obliczeń wynika, że będzie ono trwało 5, 6 lub 7 godzin. Wszystko zależy od tego, jak się zamknie sekwencja tego nagrywania. Będzie, tak jak powiedziałem, sesja wprowadzająca, oddechowa, która zchilluje cały nasz organizm, wyciszy, ustawi rytm i tak dalej, i tak dalej. I one będą bezpieczne. Druga część tego transu będzie taka, że będą się pojawiały pojedyncze afirmacje i słuchający będzie musiał sobie wyobrazić korzyści płynące z tejże afirmacji. To też taki lifehack dla podświadomości, żeby ona skumała, że to jest coś fajnego. A jak coś jest fajnego, to zazwyczaj podświadomość realizuje. To tylko kwestia naszego przekonania i udowodnienia jej, że jeżeli nastąpi to i to, to w naszym życiu będzie lepiej. Naszej podświadomości tak naprawdę zależy na naszym dobrostanie. I często jest tak, że jeżeli idziemy w jakiś challenge i ten challenge jest skomplikowany i długi, to nasza podświadomość się z tego wycofuje i nie realizuje tego challenge'u, idzie prostą drogą. Ja to kiedyś mówiłem na różnych spotkaniach, jest taka technika żadnych alternatyw. Wybiera alternatywne rozwiązania. Alternatywne znaczy prostsze, takie, przy których ty i ona nie będziecie się musieli natyrać. A niestety w życiu tak jest, że trzeba się czasem natyrać, żeby osiągnąć sukces, ale sukces po takim natyraniu smakuje dużo, dużo lepiej. Także mediteuszki i mediteusze, za kilka tygodni, myślę, że do 2-3 tygodnie powstanie takie długie nagranie, noc afirmacji, 5, 6 lub 7 godzinne. Nie wiem, czy tyle w ogóle YouTube przyjmie. Mam nadzieję, że tak, jeżeli tam zmniejszymy wideo do jakiegoś normalnego rozmiaru. I będzie można sobie transować z afirmacjami bezpiecznymi, czyli afirmacjami, które może stosować Basia, Kasia, Wojtek, Marek, bez względu na przekonanie, bez względu na to, na jakim etapie swojego życia obecnie są. A teraz, tak jak się umówiliśmy kilka tygodni temu, książki, książki, książki. Uwielbiam czytać i uwielbiam Wam polecać i bardzo mnie cieszy, że pytacie nawet w mailach, jakie książki czytać, rozwojowe czy książki, które wpływają na postrzeganie świata. Mam taką książkę właśnie w rękach przed sobą. Dostałem ją pod choinkę od mojej cudownej żony. Shin Ryoku, Sztuka i teoria kąpieli leśnych, czyli jak dzięki drzewom stać się szczęśliwym i zdrowszym. Słuchajcie, książka petarda. Mówi, bo ktoś napisał, wyobraźcie sobie książkę, jakie zalety dla naszego dobrostanu, dla naszego ciała i umysłu dają nam wizyty w lesie. Japończycy to jednak bardzo mądry naród. Oni skumali, że kontakt z naturą, że słuchanie tego całego ćwierkania ptaków, tego całego szumu lasu, tych drzew, tego mikroklimatu, czucie tego mikroklimatu, który jest w lesie, dla nas, dla ludzi zachodu, dla ludzi, którzy żyją w szumie energetycznym cały czas, są bodźcowani internetami, telewizją, radiem, jakimiś słabymi newsami, że takie obcowanie w lesie przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut tygodniowo jest zbawienne dla naszej psychiki, dla naszego organizmu. Polecam Wam tę książkę bardzo mocno. Wydało to wydawnictwo Insignis. Książka nosi tytuł Shin Ryoku, Sztuka i teoria kąpieli leśnych. Jak dzięki drzewom stać się szczęśliwym i zdrowszym. Ja się kiedyś śmiałem z takich klimatów, że jak można pójść do lasu i przytulić się do drzewa i co to drzewo nam zrobi. To było oczywiście 20 par lat temu, kiedy jeszcze byłem młody i głupi, nie zdawałem sobie sprawy, że lepiej pójść do lasu, przytulić się do drzewa i pomedytować chwilę, pochillować, niż siedzieć sobie na balkonie z papierosem i kawą albo czytać jakieś bzdury
w sieci, albo słuchać jakiejś muzyki, którą znam już na wylot. Oczywiście słuchanie muzyki jest super, ale od czasu do czasu podróż do lasu, wyjście na spacer do lasu, w ogóle wyłączenie komórki, zapomnienie o wszystkich Facebookach, Instagramach, YouTubach, złych sąsiadach, toksycznym szefie, nie wiem, szwagrze debilu, robi nam naprawdę robotę. Nie macie zielonego pojęcia, może i macie, bo wielu z was na pewno stosuje nieświadomie tęże sztukę Shirin Yoku, bycia w lesie. Ja doznałem kiedyś takiego, nie nazwę to objawieniem, bo to zabrzmiałoby strasznie koślawo, ale takiego dziwnego odczucia, które stargało mi umysł w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Otóż w jednym z lasów na Lubelszczyźnie wtedy byłem, było takie drzewo dosyć, nie pamiętam jaki to był gatunek drzewa i nie każcie mi sobie przypominać, bo strasznie grube i stare. I one miało w sobie coś takiego, że ja usiadłem i oparłem się o to drzewo plecami. Byłem święcie przekonany, że po tychże plecach łażą jakieś robale, jakieś dziwne rzeczy, poczułem jakąś dziwne mrowienie tychże pleców. I mówię, kurde, co to jest? No ale okazało się, że tam nie ma żadnych robali. No i kilka lat po tym zdarzeniu, bo to w latach trzeba było liczyć, byłem ponownie w tymże lesie na Lubelszczyźnie. Ja odnalazłem to drzewo, bo ono rosło przy takiej drodze, która jest wycinana w lesie, dosyć niedaleko. A byłem tam zaciągnięty przez swoją towarzyszkę małżonkę. I moja towarzyszka małżonka objęła drzewo tuż obok i stała tak przez chwilę. I mówię, dobra, już nikt nas nie widzi, przecież nikt nie zrobi zdjęcia. Instagram wtedy raczkował, cisnę. A już wtedy jakby byłem bardzo wkręcony w medytację, byłem bardzo wkręcony w afirmacje i wszystkim tym, o czym teraz rozmawiamy, czy w podcaście, czy na kanale. I objąłem też drzewo i zamknąłem oczy. No i słuchajcie, to było niesamowite odczucie. I jak z człowieka spływają wszystkie napięcia, naprężenia, to było lepsze niż najbardziej zajebista sesja oddechowa, która chilluje wam organizm i która wycisza mózg. Ja wtedy wyszedłem z tego lasu całkowicie inny. I zdawałoby się, że to taka opowieść faceta sprzed mikrofonu, gdzie se przytulił drzewo i wyszedł z lasu. Spróbujcie. Naprawdę. Ale dajcie się ponieść tej energii, dajcie się ponieść tej naturze, temu cyklowi, który od milionów lat gdzieś tam pulsuje w lesie, do którego pójdziecie. Zobaczycie, jakie to odczucie. Shirin Yoku, sztuka i teoria kąpieli leśnych. Jak dzięki drzewom stać się szczęśliwym i zdrowym? Wydawnictwo Insignis. Polecam, naprawdę. Książka bogato ilustrowana, oczywiście po europejsku, pomimo tego, że mówi o japońskiej sztuce, ale będziecie w szoku. Tam niektóre rozdziały są takie troszeczkę truistyczne, one są takie oczywiste oczywistości, jak to mówią, ale warto tę książkę przeczytać, a potem pójść i spraktykować do parku starego, do lasu i zobaczyć, co się z waszym dobrostanem, z waszym umysłem, z waszym ciałem stanie po czymś takim. Ale trzeba to robić świadomie, nie mieć krępacji żadnej, że to Basia, Kasia, Wojtek czy Marek przytulają drzewo. Nie ma w tym nic dziwnego. Jesteśmy częścią tej natury i korzystajmy z niej, jeżeli mamy taką możliwość. A teraz maile na zakończenie. Dziękuję bardzo za wszystkie wiadomości. Siedziałam do pierwszej w nocy dziś i czytałem maile, odpowiadałem na nie. I do kilku muszę się odnieść, bo po prostu zrobiło mi z głowy i z mózgu kisiel, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Napisała do mnie Kaśka z Olsztyna, że bardzo dziękuję za to, że są medytacje na kanale i że dzięki tym medytacjom zmieniła pracę. W ogóle to jest niesamowite, wiecie, usłyszeć i przeczytać takie słowa. To są nieziemskie chwile w życiu chyba każdego twórcy internetowego, a jeszcze twórcy, który zajmuje się takimi rzeczami jak niepopularnymi, jak medytacja dynamiczna, medytacja prowadzona na YouTubie, to już w ogóle jest kosmos. Trzymam Kaśka kciuki, z całej siły trzymam kciuki, żeby ci się udało wszystko w nowej pracy. Napisał do mnie Patryk, że śpi jak zabity po medytacji. Super, Patryku, kolorowych snów, wszystkiego niemożliwego, bo co możliwe, to i tak ci się przyśni. Najpiękniejszych kolorowych zdarzeń, jakie sobie możesz w patrykowej głowie wyśnić. I w ogóle teraz jest coś, co jest jakimś turbokosmosem. Pamiętacie odcinek, w którym mówiłem wam o kołdrze obciążeniowej, o wynalazku, który mnie zdruzgotał, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Używamy tych kołder obciążeniowych, bo są naprawdę fenomenalne. Słuchajcie,
22 maile, że kupiliście kołdry obciążeniowe. Ja naprawdę nie miałem na celu nabijanie budżetu firmom, które produkują te kołdry. Poleciłem wam tylko i wyłącznie produkt, który moim zdaniem jest dla ludzi zachodu fenomenalną rzeczą. U mnie się sprawdziło. Ja też na początku, jak otrzymałem tęże do testów, to myślałem, że to jest jakaś kolejna ściema, że to jest kolejny jakiś papierek lakmusowy, który ma na celu pokazanie wskaźnika zasobności naszego portfela, żebyśmy go szybko uszczuplili. A tutaj dostałem tyle maili, że kupiliście kołdry. Napisała do mnie Anka, że kupiła kołdrę tego samego dnia gdzieś w sklepie w Warszawie i już była po pierwszej nocy i dzisiaj mi napisała rano w mailu, że w ogóle ona dziękuje i że to w ogóle zmieniło jej jakość snu. Super. Naprawdę nie chciałem nic złego. Naprawdę nie chciałem, żeby firmy, które produkują kołdry obciążeniowe, miały lepiej, ale jeżeli już tak się zdarzyło, to sorry. Niech tak zostanie. Napisał do mnie Paweł z Gdańska, tak dobrze mówię? Z Gdańska, że w ogóle pomagam mu powstać po jakichś zdarzeniach w jego życiu. Paweł, niezmiernie mi miło, no jakby ja sam też wstaję po różnych zdarzeniach w życiu, a kiedyś dawno, dawno temu, lata, ponad 20 par lat temu, też medytacja, afirmacje i praca z umysłem pozwoliły mi na tym, że nie zwariowałem, nie skończyłem w jakimś zakładzie dla obłąkanych albo innych rzeczach, bo też było nieciekawie przez chwilę, ale w przeciągu kilku tygodni praca z umysłem i z nagrywaniem wyciągnęła mnie z bardzo grubej choroby. No cóż ja będę mówił, nie będę opowiadał, bo to nie czas i miejsce, może kiedyś. Dziękuję bardzo za maila od, jak się nazywasz, Natalia z Poznania. Pisze do mnie, że w ogóle kupiła słuchawki i kupiła kołdrę. Ja się czuję trochę jak taki dealer słuchawek i kołder ostatnio, bo naprawdę tych maili, że kupiliście słuchawki, że są petarde i że słuchacie w tych słuchawkach i że kupiliście kołdry, jest naprawdę zatrzęsienie. Nic, co złego to nie ja, wybaczcie. Jeżeli chcecie, żeby wam coś polecał, to będę polecał. Oczywiście nie dotyczy to książek, bo książki będę wam polecał, bo uważam, że książki i medytacja i wizualizacja oraz wyobraźnia jest czterema najlepszymi rzeczami, jakie przytrafiły się ludziom nowożytnym, którzy mogą sobie czytać, medytować, transować i bawić się w te wszystkie rzeczy, które daje nam możliwość zabawy z naszym umysłem. A ta zabawa nieraz często przekuwana jest w 99% w sukcesy życiowe. No i ostatni mail od Marty. Marta pyta, czy nagram jakieś medytacje dla dzieci. Droga Marto, nie. Dlatego, że uważam, że medytacje dla dzieci są złe. Dlatego, że dzieci nie są w stanie oceniać swojej wyobraźni w sposób kontrolowany. Znaczy nie są w stanie wyobrażać sobie czegoś w sposób kontrolowany. Nie są w stanie przyswajać afirmacji i tego typu rzeczy. I no, trzeba być świadomym. Trzeba być dużym dorosłym człowiekiem, żeby w takie rzeczy się bawić. Wszyscy ci, którzy robią medytacje dla dzieci, bez względu na to, czy to są jakieś medytacje chrześcijańskie, czy przez zabawę, robią wielką krzywdę, bo dzieci nie można dzieciom nic wkładać do głowy. To są takie zabawy jak z przekazem podprogowym. Żadnych takich akcji. Nie, więc medytacji i nagrań dla dzieci nie będzie. Być może pojawią się jakieś bajki terapeutyczne, bo wiele osób mnie prosi, żebym nagrał coś takiego. Bajki okej, ale żadne transy, żadne rzeczy, które mają wpływ na zawierają sugestie hipnotyczne i tym podobne zdarzenia dla dzieci. Nie i jeszcze raz nie. Ale wszystkie inne jakieś zabawy interaktywne czy bajki, ależ owszem, ależ tak, bo lubię to robić. Mediteuszki i mediteuszy, dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, dziękuję wam serdecznie za 12 odcinek podcastu Mediteusz Light. W niedzielę zaś druga część Wehikułu Czasu. Podróż w przód, gdzie będziecie mogli zaprojektować i złożyć swoją przyszłość z puzli waszego umysłu i waszych wyobrażeń. A już za kilka tygodni noc z afirmacjami. Co złego to nie ja, trzymajcie się ciepło i poręczy. Życzę wam dzikiego weekendu, życzę wam fantastycznego piątku, jeszcze lepszej soboty i wspaniałej niedzieli. I weźcie za siebie odpowiedzialność, napiszcie sobie parę afirmacji i w poradach do tego podcastu znajdźcie, jak to zrobić, poafirmujcie. Zobaczycie, że to działa. Dzięki i do usłyszenia w poniedziałek.